Ja chciałam się teraz zapytać Ciebie, Asiu, skąd w Tobie ta odwaga do publikowania pewnych negatywnych komentarzy na Twój temat? Wiesz co, chyba dlatego właśnie z powodu wieku. Im jestem dojrzalsza, tym mam większy dystans do siebie, tym bardziej znam swoje wady i tym mniej się nimi przejmuję. Też wydaje mi się, że tyle w życiu przeszłam, różnych nawet tych nie za fajnych rzeczy i wydaje mi się, że przez to też i przez te doświadczenia wiem, co tak naprawdę w życiu jest ważne i co jest i co mnie motywuje do działania. I wydaje mi się, że te wszystkie złe rzeczy, które publikują inni, na przykład na mój temat, tak naprawdę publikują te osoby informacje o sobie. To gdzieś one mają wielkie problemy z sobą i wydaje mi się, że to jest tak, że im dłużej żyję i im dłużej funkcjonuję w świecie show biznesu, tym bardziej mam wrażenie, że core, czyli jakby taką stabilizację mam zupełnie gdzie indziej, czyli w rodzinie. Więc to mnie w żaden sposób nie wybija, nie powoduje, że czuję się gorsza. Wszystkie złe rzeczy, które są opisywane i które często przypinam na górze w postach, robię też dlatego, bo bardzo często mówią do mnie, że lepiej jest z tym hejtem się, że tak powiem, nie utożsamiać się z tym hejtem, blokować tych ludzi, nie obserwować i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast uważam, że jest to też przykład, dawanie przykładu mojemu nastoletniemu dziecku, że nie można czasami właśnie udawać, że tego nie ma. Wydaje mi się, że też czasami trzeba absolutnie pokazywać, że to jest i że jak my, rodzice, sobie z tym, jak my, rodzice, rozwiązujemy z tym problem. Zauważyłam po mojej córce nastoletniej, że ona popełnia te same błędy, co ja kiedyś, czyli poprzez to, że zawsze starałam się być empatyczna i dobra dla wszystkich, dostawałam często po głowie. A dzięki temu, że teraz w tych socialach właśnie zdarzają się takie nieprzychylne, nieprzychylni ludzie, to też ją uczę tego, żeby się z tym umiała zmierzyć. Bo świat teraz trochę tak wygląda, że nie ma już bariery pomiędzy nami, że często ludzie mówią dokładnie wprost to, co myślą. I wydaje mi się, że po pierwsze ze swoich złych rzeczy i mankamentów trzeba sobie zdawać w życiu sprawę i wydaje mi się, że to jest podstawa też w kontekście kreowania, nie wiem, rzeczywistości naszym dzieciom, nie chowania ich w złotej klatce. Każdy z nas ma wady i każdy z tymi wadami jest w stanie żyć. Tak jak na przykład ja teraz, zadałaś mi jedno pytanie, odpowiadam na trzy kolejne. Po prostu taka jestem. I tak samo jest w kreowaniu tej rzeczywistości w kontekście naszych dzieciaków. Czyli jeżeli dzieci widzą, że my, rodzice, nie radzimy sobie z pewnymi rzeczami, blokujemy te hejty i przeżywamy te wszystkie złe informacje na nasz temat, to nie jest dobre. Lepiej jest je podkreślić i rozmawiać z tymi osobami, w jakikolwiek sposób się ustosunkować do tych hejtów. Czasami one są zwierciadłem tych złych ludzi, ale też czasami jest w nich część prawdy, tylko że ta część prawdy tak naprawdę jest tylko, tak jak mówię, ich odrobiną, jej odrobiną. A myślałaś kiedyś na przykład o takich bardziej radykalnych krokach, typu zgłoszenie sprawy na przykład na policję, jak zrobiła to Joanna? Zgłaszałam sprawę na policję i niestety umorzono takie sprawy, które były moim zdaniem bardzo okropne na moim przykładzie. Dlatego też postanowiłam zrobić to w trochę inny sposób i wystawiam się i wiem, że potem są publikacje i wiem, że potem dostaję po łbie, bo się wszystkim wydaje, o Koroniewska znowu o hejcie, ale ja naprawdę uważam, że to się bardzo, bardzo się zmienił, przynajmniej na moich socialach widzę to, że są już osoby, które mnie bronią, są też osoby, które mówią o sobie w tym kontekście, że to całe, że jakby spowodowałam taką sytuację, w której ludzie zaczynają gdzieś tam o tym mówić, przestają się tego wstydzić. A tak jak mówię, to też jest tak, że kreowanie tego swojego świata, czyli tego Instagrama, powiedzmy Facebooka czy YouTube'a, ja nie zawsze mówię tylko o śmiesznych rzeczach, nie zawsze się bawimy, mówię też o poważnych rzeczach i wydaje mi się, że bardzo ważne jest też to,
żeby w tym wszystkim zachować prawdę i rzeczywiście nasz własny, osobisty stosunek, a nie tylko wykreowany. I w moim przypadku te rzeczy, które mnie w jakikolwiek sposób zajmują, te złe rzeczy, ja się do nich odnoszę, czyli jakby nie zapominam, ale też próbuję bardzo często tym osobom, które źle mi życzą albo coś złego mówią na mój temat, próbuję im wytłumaczyć mój punkt widzenia i czasami nawet mi się udaje go wytłumaczyć.